Witam Państwa 1 lutego 2024. Zima w trakcie, cały czas. 1 lutego 2024 roku. Temperatura jest plusowa, co prawda, ale takie 3-4 stopnie. I dodatkowo wiatr naprawdę nieprzyjemny. A my jesteśmy na popularnym targowisku o nazwie Manhattan. Nie jest to oczywiście ten Manhattan za oceanem, ale Manhattan taki nasz, swojski. No i jeżeli ktoś chce ten Manhattan pozwiedzać sobie, to właśnie sugeruję wejście tędy, tą alejką i dopiero później przejście do tej części takiej głównej. Coś tu mamy. To jest fajne stanowisko, gdzie można kupić różne. Można tu kupić różne przydatne rzeczy, a ceny są naprawdę, naprawdę fantastyczne. Zakupiłem tutaj lampki na choinkę za 10 zł. W tym roku, znaczy w tamtym roku. Słodycze. Torebki i portfele. Manhattan jest takim rynkiem dosyć, czy targowiskiem uniwersalnym, gdzie można kupić zarówno odzież, jak i galanterie różnego rodzaju, środki czystości. No i oczywiście warzywa i owoce. Zobaczmy, jakie ceny. Jabłka po 5,90, 4,90. O, ligole moje ulubione. No, ziemniaczki chyba jakieś z Grecji, mi się wydaje. Nie, z Cypru. 6 zł. O, piękne winogronka. Juju, jak ja lubię winogronkę. No, słoneczko wyszło, ale pewnie na chwilę, bo pogoda jest dzisiaj bardzo kapryśna. Mamy taki zaułek wietnamsko-koreański chyba. Nie znam narodowości tych państwa, ale chyba są to Wietnamczycy. Majtki od 6 zł. O, fajnie. No, ta miała niezły akcent polski. Rozumiałem, co mówiła. Kiedyś chciałem kupić jakąś koszulkę, to natrafiłem na panią, która mówiła tak, że niczego nie rozumiałem. No, nie każdy ma talenty do języków. No właśnie tutaj są takie wietnamskie stanowiska. No, widać, że wieje dzisiaj trochę. No i wieje. Stanowisko rybne. No, kolejka, czyli coś dobrego musi być. Szukarnię mamy po prawej stronie. No, oczywiście jest to sporo ludzi, jak jest temperatura trochę wyższa. No teraz, no wiadomo, no to nie ma przyjemności w siedzeniu na zewnątrz. Ja oczywiście nie jestem w stanie przejść wszystkich alejek, żeby pokazać Państwu wszystko, co tu jest do kupienia, do posmakowania. Bo zajęłoby to chyba dużo czasu i logistycznie też miałbym pewien problem, także tak intuicyjnie będę prowadził Państwa. No, tutaj są zioła, tak? Niektórzy lubią się leczyć ziołami, niektórzy tabletkami. Ma dobrą renomę ten sklepik, to mogę powiedzieć. Usługi krawieckie,
A tu czapeczki, czapeczki. Wszelkiego rodzaju czapki, czapeczki. Ale sezon się chyba powoli będzie kończył. Tu jest też sporo różnych akcesoriów. Nawet futra są. Proszę bardzo. Freeze. O, mamy to zagłębie warzywno-owocowe. Co do ceny, to muszę powiedzieć, że ceny na targowisku są czasami wyższe nieco od ceny w supermarketach. Nie wiem, jakie względy na przemawiają. Przypuszczam jednakże, że tutaj żywność na tych targowiskach jest jednak polskiej produkcji. Są dobre jajka. Próbowałem, także polecam. Ceny wynikają, że są troszeczkę wyższe niż w supermarketach, bo są no, od jakichś tam, powiedzmy, polskich, normalnych dostawców, a nie z jakichś dziwnych, podejrzanych źródeł. Jest to moja teoria, nie wiem, czy prawdziwa. No, w każdym razie nie wszyscy idą na cenę. Czasami idą, ludzie wolą kupić towar nieco wyższej jakości, zapłacić troszkę więcej. Ja muszę przyznać się, że należę do tych, którzy są tacy w rozkroku. Czasami kupuję droższe, czasami kupuję tańsze. O, jakie ładne mięsko. No, pamiętam jeszcze czasy, kiedy kiełbasa była po 20 zł, teraz po 60, 70 nawet. Ale się porobiło. I to było całkiem niedawno. 3-4 lata temu. Nasi rządzący chyba wiedzą, co robią. Chociaż są takie opinie, że nie za bardzo wiedzą. W związku z tym mamy taką zwyżkę cen. Buty. Stanowisk z butami sporo. Na przykład akurat czarny. Czarny kolor dominuje. Pieczywko. O, podoba mi się nazwa tej Syty Tata. Syty Tata, to mi się podoba. Chyba jakiś nowy pawilon będzie. O, duże rozmiary, czyli dla pań i panów puszystych. No. Classic Avengers. Za 55 zł można sobie Hulka kupić. Czyli mamy sklepik dla dzieci. Ciuszki, ciuszki, ciuszki. Chyba ciuchów jest tu najwięcej, prawda? Macie takie wrażenie? Ozdoby do włosów. No ja to nie kupuję w ogóle takich rzeczy, to nie znam się na tych ozdobach, przykro mi. No ale na pewno są osoby, które są fanami i fankami. Artykuły spożywcze. Lubię takie socjalistyczne klimaty czasem, bo w tych właśnie małych takich socjalistycznych sklepikach zwykle mają lepszy towar niż w tych
zachodnich marketach, supermarketach. A tu jest takie centrum warzywno-owocowe. O, mamy jeden pawilon zamknięty. Wow, o, truskawki się pojawiły. W lutym truskawki. Proszę bardzo, zobaczmy skąd. Grecja. No, Grecja. Fajnie. No, sporo pawilonów zamkniętych. Sporo pawilonów rzeczywiście zamkniętych. Ja podejrzewam, że może być to spowodowane jednak miesiącem, lutym. Kiełbasa, pasztet. Nie narzekałem nigdy na jakość mięs, które tutaj zakupowałem. Że mogę polecić spokojnie. No tu jest cukiernia. A powiem wam, że tu zawsze jest kolejka. Mają tu dobre pączki. Ale nigdy nie chcę mi się stać w tej kolejce. No taki jestem niestety leniwy. Ale pączki polecam z tej cukierni. Takie typowe, duże, smaczne pączki. No właśnie tutaj zrobię wybliżenie, chociaż światło... O, z tej strony będzie widać. To są właśnie te pączki. Ja je lubię. W zasadzie tutaj Manhattan się kończy, jeżeli chodzi o wymiar na długość. Oczywiście ominęliśmy sporo alejek, gdzie były różne inne produkty. No przejdźmy się jeszcze tutaj. Chociaż myślę, że nic nowego już chyba nie zobaczymy. Piekarnia, spożywka, zdrowa żywność. To też jest zdrowa żywność. Nie, e-papierosy, co ja pieprzę. Zdrowa żywność, a to były e-papierosy. No, co ja gadam? Tu mamy zdrową żywność. Tam za tymi kratami są takie sympatyczne knajpki, które raczej można by nazwać piwiarniami. Nie są to piwiarnie, do których przychodzą jakaś elita świata. No, ale można sobie usiąść i wypić ulubiony złocisty napój. O kurczę, to już jest koniec. Zaraz nam zablokują nam film, bo są jakieś piosenki. No niestety... YouTube ma taką politykę, że jeżeli coś leci z głośników, na przykład jakiś utwór podlegający prawom autorskim, no to w tym momencie dają ostrzeżenie, że nie można takich rzeczy robić. No to niezła ściana. Kurtyki butów. O, towar jest konkretny tutaj. Takie zakopiańskie klimaty też widać. No tu zawsze kupuję kapcie, szczerze mówiąc. Oczywiście nie jest to żadna reklama. Po prostu taki jest fakt, no. Kupuję akurat tutaj kapcie. To co 2-3 lata mi się zdzierają. No dobrze, chodzę i kupuję nowe, nie?
No tu zdecydowanie zakopiańskie klimaty, tak? Tutaj jest prawdopodobnie ktoś z Podhala sobie towar sprowadza. Wełna oczywiście, czysta, 100% wełna. Skarpetek dużo zauważyłem. O, świeczki. Mikołaje, no, luty jest. To chyba na następny rok nam tutaj stoją. Trochę chińszczyzny, artykuły elektryczne. O, podoba mi się ta lampka. Pewnie światełko LED-owe. Dobrze, mało energii. Pożera i pewnie z miesiąc świeci, albo i dłużej. Na cmentarzu, jeżeli ktoś chce postawić na grobie. O, lornetki. O, dobrze, że zaszliśmy tutaj w tą alejkę, bo są rzeczywiście towary, których nie było gdzieś indziej. Wieprzowina, wołowina, pół tusza, 14 zł. Rozbiór gratis, proszę bardzo. Zobaczymy tutaj jeszcze kiełbaski, jakie są ceny. O, ceny są fajne. Podwawelska. Podwawelska. Użyta kiedyś ta nazwa była w znanym filmie. Na pewno wiecie jakim. Pani kierowniczko, Podwawelska. Dobry. Rozpuszczaną. Artykuły z importu z Niemiec. O, bardzo miły pan. Kupowałem u niego. Często do tego już się znamy z widzenia. O, tu są... O, Green Essence. Zielona esencja. Tu są też artykuły takie typu suplementy, zdrowa żywność. Można odwiedzić. Chyba, że ktoś lubi chorą żywność, no to wtedy idzie do supermarketu i tam ma wybór chorej żywności tak zwanej. No bo jeżeli ktoś nazywa żywność zdrową, no to ta inna musi być chora, prawda? Albo niezdrowa. Co na jedno wychodzi. O, proszę, sklep z dziczyzną, powiem szczerze, nigdy na niego się nie natknąłem. Dzik, bażant, jeleń, sarna. Trzeba będzie kiedyś zajść i spróbować. Pewnie ceny też są troszeczkę wyższe. Nie ma tutaj, nie widać cen, ale pasztety są. Smalec kaczy. Wow. Smalec kaczy. Ostatnio stosowałem smalec gęsi do smażenia. No i chyba było ok wszystko. Kolejna martwa alejka. Wracamy powoli do punktu wyjścia. Wyjścia mówiąc dosłownie wyjścia, czyli exit. Po angielsku to by brzmiało. Ayran. Wiecie, co to jest Ayran? Ja się niedawno dowiedziałem. Ayran. Jogurt z wodą. Lubię. Turcy bardzo lubią. O, mamy tu przyprawy, proszę bardzo. Przyprawy mamy dla amatorów gotowania. I szczerze mówiąc, można tutaj kupić przyprawy, których nie ma w marketach. Naprawdę duży wybór. Na przykład shawarma. Nie widziałem nigdzie shawarmy. To są naprawdę fajne przyprawy. Polecam to stanowisko. Co do jakości, to nie mam pojęcia, ale
wybór jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Są tu też stanowiska do zjedzenia, na przykład pasztecików, zapiekanek. Są chyba tam na początku też jakieś kebaby. Prawdopodobnie jest również bankomat, chociaż nigdy nie korzystałem, to nie pamiętam, gdzie on jest, ale chyba gdzieś tutaj, przy tym wyjściu. No proszę, nie miałem racji z tą kolejką i cukierni? Cały czas jest kolejka. Jest tak, jest bankomat. My sobie wejdziemy jeszcze na górę, tu po schodkach, żeby zobaczyć, jaki mamy widok. Później wrócimy i obejrzymy pętlę autobusów. Często i gęsto występują tu tak zwani handlarze na dziko. No ale zdarza się, zresztą gonieni przez służby porządkowe. No, nie uważam, żeby to było akurat szkodliwe. Niech sobie stoją, handlują, jakaś babcia z czosnkiem ze swojej działeczki. No niestety system jest bezwzględny. Ten budynek z niebieskim dachem to jest kościół. Idziemy sobie. O, przejdziemy przez zapiekanki. Zwykle w czasie jakichś wyborów wszystko tu jest obwieszone miłymi, sympatycznymi twarzami polityków, którzy reklamują się, żebyśmy na nich zagłosowali. Bardzo popularne miejsce, no bo no, sporo ludzi tu przychodzi i każdy chce pokazać swoją facjatę, która chce służyć społeczeństwu za wszelką cenę. Pieczara szczecińska. Okej. Okay. Następne kółko. Staje się nudne chyba powoli. No znowu do tej cukierni przychodzę. I stoi ta nudna kolejka cały czas. No to dobrze świadczy o cukierni. No, jeszcze dłuższa niż była, no. Przedzimy tutaj, panie. Nie opłaca się przepłacać. Hasło reklamowe. Nie opłaca się przepłacać. Pewnie, że nie. O, akurat mamy autobus, który tutaj sobie przyjechał. Autobus numer 99. No nie koniec naszej wycieczki. Byliśmy tutaj? Nie pamiętam. Kwiatki, tak. I są tu kwiaciarnie również. Także, o właśnie, kwiaciarnie nie pokazywaliśmy. Także pokazujemy, że jest to kwiaciarnia. I książeczki używane. Pewnie w dobrych cenach. Parę płyt. Okej. Okay. Należy również wspomnieć, że mamy tutaj China Ming, czyli jakiś taki restaurację z jedzonkiem chińskim, a tutaj mamy halę piasterską, czyli Super Sam, tak, nie nazwałbym tego supermarketem, tylko Super Samem. I przy hali piasterskiej podziękuję Państwu za znakomicie mile spędzone no, popołudnie. Tak, jesteśmy już po godzinie 12, także było to popołudnie. Dzięki.